Cześć kobiety. Z przestrzeni Sankalpy chciałam Was z serca zaprosić do przestrzeni Siedliska Sztuki, do miejsca, które tworzy również wspaniała kobieta. Już się cieszę na spotkanie z Renatą. Co dla Was przygotowałam? Rozmowy, w których będziemy uczestniczyć i budować je wspólnie, dzięki którym będziemy zmieniać nasze przekonania na temat naszych ciał, na temat kobiecości. Będziemy praktykować jogę, aby pełniej doświadczać ciała, sprawdzać, gdzie mamy napięcia, wzmacniać się, ale również uelastyczniać, czyli budować równowagę w ciele i przede wszystkim rozbudzać czucie naszego ciała. Będą sesje tre, dzięki którym poprzez wibracje będziemy uwalniać napięcia z ciała, ale też być może dotykać jakichś emocji, które chciałyby móc się wydostać, a są gdzieś w ciele jeszcze mocno zamknięte. Będą koncerty, jedzie z nami Cecylia, będą koncerty misji gongów, kąpiele w dźwięku, w trakcie których będziemy doświadczać uzdrawiającej mocy wibracji instrumentów archaicznych. Również będzie aromaterapia, zabiorę ze sobą olejki eteryczne i będziemy poprzez zapach, poprzez zmysł węchu doświadczać uzdrawiającej mocy olejków. W trakcie posiłków i spacerów będziemy również uwrażliwiać nasze zmysły. Oczywiście w trakcie posiłków szczególnie zmysł smaku i węchu, w trakcie spacerów bardziej zmysł dotyku. Będą praktyki, w trakcie których fizycznie będziemy mogły zrzucić ciężar, który nosimy, ciężar być może starych przekonań, ale też wydarzeń z naszego życia, aby stworzyć przestrzeń dla tego, co nowe, aby wykreować dla siebie coś, co nam bardziej sprzyja i służy. I będziemy śpiewać. Ale nie będą to lekcje śpiewu, także nie obawiajcie się, te z Was, które czują, że nie potrafią śpiewać, to tym bardziej zapraszam. Będą to praktyki z głosem, w trakcie których będziemy ukochiwać i dokarmiać nasze wewnętrzne dziecko, ale też doświadczać mocy naszego głosu, który jest naprawdę najcudowniejszym z instrumentów i ma najbardziej uzdrawiającą moc. No i co? I myślę, że jeszcze coś spontanicznie się może pojawić. Będę absolutnie elastyczna i otwarta na potrzeby nas wszystkich. Aha, będziemy przede wszystkim doświadczać wsparcia wzajemnego. Też w sposób fizyczny, dzięki praktykom, będziemy uczyć się brać od innych kobiet i dawać innym kobietom. No i po prostu chcę, żebyśmy tam wspólnie, w prawdzie, w miłości pobyły razem. Serdecznie zapraszam do Siedliska Sztuki 7-10 października. Jeśli macie ochotę jechać ze mną i z innymi cudownymi kobietami, serdecznie Was zapraszam. Gdyby któraś z Was czuła, że obecnie ma jakieś finansowe, nie wiem, kłopoty, czy po prostu nie może zapłacić tyle za ten wyjazd, to odezwijcie się do mnie i zastanowimy się, co z tym zrobić, tak żeby to nie stanowiło głównej przeszkody. Do zobaczenia, z serducha pozdrawiam.